sobotę w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbył się mikołajkowy bieg na 6 łap. To już 6. edycja biegu. Celem akcji jest propagowanie adopcji zwierząt, zwiększanie świadomości ich potrzeb, zachęcanie do wolontariatu oraz zbieranie darów w postaci karmy, zabawek i legowisk. Na spacer w tym dniu wyszły wszystkie psy. W boksach zostało tylko 8, które są w trakcie socjalizacji i jeszcze za bardzo boją się wyprowadzania. Psy wychodziły nawet po kilka razy. Pierwszy raz w historii schroniska to człowiek musiał czekać na psa, a nie pies na człowieka. Schronisko odwiedzały całe rodziny. Nawet najmłodsi bardzo starali się aktywnie uczestniczyć w spacerach. W nagrodę za wyjście z psem uczestnicy dostali pyszne pierniki wypiekane przez wolontariuszy i pracowników. Tego dnia dwa psy znalazły nowe domy. W trakcie akcji, w którą zaangażowana była również Fundacja Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, zebrano mnóstwo kołder, poduszek i koców, które posłużą jako posłania dla psów, zabawek, smyczy, obroży oraz karmę w ilości ponad 500 kg. Co ma na celu taka akcja? Przede wszystkim promowanie schroniska i promowanie adopcji. Ale oczywiście jesteśmy otwarci na to, że jeżeli ktoś nie może wziąć pieska ze schroniska, bo już ma swojego lub nawet kilka, to może wyprowadzić i dać radość takiemu pieskowi, a również przynieść dla niego prezent. Dla ludzi jest to przede wszystkim spędzenie aktywnie czasu, no i satysfakcja, tak? Z tego, że dało się radość pieskowi chociaż te 30 albo dłużej minut. Znacznie się zwiększa ilość zgłaszających się wolontariuszy, ale też osób, które w tygodniu przychodzą w godzinach adopcyjnych i wyprowadzają psy na spacer. Dowiedzieliśmy się z Facebooka, z wydarzenia. Jesteśmy tutaj, chyba ja jestem przynajmniej pierwszy raz. Ja tak samo. Dlatego niesiemy prezenty dla małych pupili. Tutaj jak i dla kotów, jak i dla piesków. I ludzie poznają psiaki. Psiaki poznają ludzi, też tutaj często widać, że pies się nagle w jednej osobie zakochuje i jest kompletnie inny w stosunku do jakiegoś człowieka. Widać, że pies wybrał, bo to nie tylko człowiek wybiera psa, pies też wybiera. No więc na pewno adopcje się zwiększają. Jestem pewna, że jakaś adopcja dzisiaj będzie, po dzisiejszym dniu, bo ktoś się zakocha. To jest mój pierwszy raz w biegu na 6 łap, aczkolwiek od jakiegoś czasu staram się regularnie przyjeżdżać do tego schroniska i wyprowadzać psiaki. Na tyle, na ile będę mogła jak najbardziej. Staram się robić to regularnie, co tydzień, nie zawsze czas mi na to pozwala, aczkolwiek jestem z psami schroniskowymi związana od lat, nie tylko w tym schronisku, ale także w innych. I psy są generalnie i moją pasją, i moim, mam nadzieję, przyszłym zawodem. Tak, dlatego poświęcam każdą wolną chwilę na to, żeby im pomagać.